That's a cute outfit. Witamy w Watch Mojo Polska. Dziś odliczamy kolejne 10 najlepszych kostiumów Spidermana. Man, I still can't get over that suit. So cool. Gotta be me. Numer 10. Pierwszy kostium od Starka. Nice job, kid. Thanks. Well, I could have stuck the landing a little better. It's just a new suit. Wait, it's nothing, Mr. Stark. It's perfect. Thank you. Gdy nadszedł czas, by wkroczyć do MCU, Spider-Man musiał wyglądać jak najlepiej. W Kapitan Ameryka Wojna Bohaterów Tony Stark zapewnił mu idealny kostium. You got heart, kid. Where you from? Queens. Zachowano wiele klasycznych elementów, a dodane czarne linie nadają kostiumowi surowości. Najważniejsze są jednak ruchome soczewki. Dzięki nim Peter, grany przez Toma Hollanda, mógł wyrażać pod maską więcej emocji niż wcześniejsze pajączki. Innowacyjny kostium Starka zapewnił temu Spider-Manowi naprawdę spektakularne wejście. Mr. Stark, wait! I'm not done, I'm not. Numer 9. Kostium Milesa Moralesa. You're Spider-Man. You can fix this. Your way. Przełomowy Spider-Man z kultowym już kostiumem. Po tym jak Miles Morales otrzymał swoje wyjątkowe moce, rozpoczyna podróż, by zostać Spider-Manem. Niezależnie czy żyje w świecie z Parkerem czy nie, zwykle ma czerwono-czarny kostium. I like your suit. Thanks. I made it myself. Takie barwy mocno różnią się od tradycyjnego schematu kolorów. Symbolizują również spojrzenie na historię pajączka nową parą oczu. Miles Morales szybko zyskał popularność jako Spider-Man, a jego kostium jest wręcz symboliczny. Anyone can wear the mask. You could wear the mask. If you didn't know that before, I hope you do now. Numer 8. Spider-Man Noir. That's some outfit. Was the costume shop out of Santa Claus suits? W alternatywnym, ponurym uniwersum Spider-Man dysponuje całkowicie czarnym wyposażeniem. Tutaj akcja rozgrywa się w czasach wielkiego kryzysu i czerpie ze stylu noir, a Spidey nosi fedorę, prochowiec i spluwy. Ma też gogle ochronne, w których patroluje ulice, gdzie jest mniej kolorów, a więcej przemocy. But if I don't go out there every night, the city will drown in its own evil. Criminal scum will take over. The weak will suffer. Whoa, easy there, tall, dark and brooding. To jeden z najbardziej unikalnych kostiumów. Prawie w ogóle nie przypomina oryginału, ani pod względem wyglądu, ani funkcji. Ale patrząc na naturę świata, w którym żyje ten Peter, rozumiemy, dlaczego ma taki strój. No way even you could have done all that alone. Something to think about, I guess. Numer 7. Ludzki pająk. The terrifying, the deadly, the amazing. My name's the Human Spider. Kiedy Tobey Maguire chciał zarobić na wrestlingu, zrobił strój, by ukryć tożsamość. Trochę mu się spieszyło i stworzył ten zabawny prekursor klasycznego kostiumu. Czerwona bluza z pająkiem z przodu, a do tego niebieskie dresowe spodnie. Mimo że speakerowi nie spodobał się przydomek Ludzki Pająk, to świetny pseudonim dla Petera w takim stroju. What are you doing up there? Staying away from you. That's a cute outfit. Nazwa pasuje do prototypowej wersji kostiumu. Może i wygląda nieco tandetnie, ale ciężko nie lubić Petera w wersji zamaskowanego zapaśnika. Numer 6. Kostium Andrew Garfielda z niesamowitego Spider-Mana 2. Hey, my name is Spider-Man. You can call me Webhead, you can call me amazing. Just don't call me late for dinner, you get it? Pierwszy strój Garfielda do dziś dzieli fanów, ale ten z kontynuacji jest o wiele, wiele lepszy. Projektanci powiększyli oczy, uwypuklili wzór sieci i usprawnili ogólny wygląd. Hey, I'm sorry, I'm running a bit late, I got stuck in some traffic. Faktura i jaskrawe kolory wypadają świetnie, gdy Peter przecina panoramę miasta. Za każdym razem, gdy patrzymy na kostium, mamy wrażenie, jakbyśmy oglądali ożywiony strój z komiksów. Kombinezon doskonale uzupełnił filmowe medium i dał temu Spider-Manowi niezapomniany wygląd. Numer 5. Zbroja Iron Spider. Ta zbroja pod wieloma względami przypomina kombinezon Ironmana. Ma czerwono-złotą kolorystykę i wiele rozwiązań, które posiada właśnie Ironman. And what are you,
supposed to be. Are you serious? I'm your friendly neighborhood Iron Spider. W zbroi Peter ma poduszki sensoryczne, mocne soczewki i kuloodporną powłokę. Kombinezon posiada również olbrzymie, mechaniczne ramiona. Nadal lubimy wersję z MCU, ale oryginał to oryginał. To świetny przykład tego, co może się stać, gdy połączymy najlepsze pomysły designerskie dwóch ikon komiksów. Numer 4. Kostium z lat 60. Nie można nie wspomnieć o kostiumie, w którym Spider-Man śmigał w pierwszych historiach. W czasach, gdy superbohaterowie nosili raczej stonowane stroje czy peleryny, kostium pajączka przebijał całą resztę. Projekt Steve'a Ditko był krzykliwy i ekstrawagancki, a kostium stał się na tyle kultowy, że na przestrzeni lat nie wymagał żadnych ekstremalnych zmian. Spider-Man! What did you expect, Peter Pan? Strój bez problemu odnajduje się w każdym medium, w którym pojawia się pajączek. Sieć pod pachami może nie zawsze się sprawdza, ale fundament kostiumu przetrwał ponad pół wieku. Now I'll get rid of you for good. This might change your view of things. Numer 3. Oryginalny kostium 2099. You're Spider-Man, but you're... Who are you? Are you me? And what's up with the costume? Is that a metallic fiber? Oryginalny strój Miguela O'Hary sprawił, że od razu chcieliśmy więcej tego futurystycznego bohatera. Jego kostium zawiera ciemniejsze odcienie niebieskiego i czerwonego od tych, do których przywykli fani. Do tego skrzyżowanie czaszki i pająka na klatce piersiowej. You're Spider-Man? Spider-Man is just a legend from the past that someone is trying to recreate unsuccessfully. Are you dissing the threads? Ramiona zdobiły czerwone linie, a łokcie kolce. O'Hara miał też czasem pelerynę przypominającą pajęczynę. Oprócz niesamowitego wyglądu, kostium jest niemal niezniszczalny. Mieszanka drapieżnika, futuryzmu i geniuszu. Tym właśnie jest ten kostium. If you give up, the legend ends and everyone loses hope. There's a good reason you're a legend. Numer 2. Kostium symbionta. Po tym, jak obcy pasożyt łączy się ze Spider-Manem, poznajemy ten kostium. Kostium symbionta jest cały czarny, z wyjątkiem oczu, symboli pająka i wyrzutni sieci na zewnątrz dłoni. Nadaje pajączkowi znacznie groźniejszy wygląd. A ponieważ symbiont nasila te złe cechy, taki wygląd pasuje doskonale. Ten niezwykle popularny kostium wygląda spektakularnie w każdym medium. Wow. This feels good. Design oparty na czerni i bieli dał życie kostiumowi Venoma. Wiemy, że kostium symbionta to znak mrocznych czasów dla Petera, ale i tak wzbudza naszą ekscytację. Buddy, love the new outfit. This is exactly what I need to scoop Parker. Give me some of that web action. See ya, chump. Lajkujcie i komentujcie nasze filmy. Dajcie suba i kliknijcie dzwonek, by być na bieżąco. Numer 1. Kostium Tobia Maguire'a. Wait! Who are you? You know who I am. I do. Your friendly neighborhood Spider-Man. Kiedy Spider-Man wskoczył na duży ekran w 2002 roku, ludzie byli zaskoczeni, bo był to i nadal jest jeden z najlepszych filmowych superkostiumów. Zachowano klasyczny wygląd, jednocześnie dodając nowsze elementy stylistyczne i wyraźną fakturę, którą można było poczuć na ekranie. Chyba najbardziej zauważalną zmianą w stosunku do oryginału był wypukły wzór sieci o srebrnym odcieniu. W całej karierze Maguire'a jako pająka jego strój nie wymagał zbyt wielu zmian. Ten kostium nigdy nie wyjdzie z mody. I'll be here when you get back. Not coming back, chief. Podobał się Wam odcinek? Sprawdźcie, co jeszcze dla Was mamy. Po więcej wpadajcie na nasz kanał, zostawcie suba i kliknijcie dzwonek, by być na bieżąco.